I zespół sędziowski. Sędzią główny na dzisiejszym spotkaniu jest pan Sebastian Wiśniewski. Asystenci to panowie z czerwoną kartką Szymon Wiśniewski. Dziesiątka kapitan drużyny, Łamyłka Damian, 12 Czarnogórski Stanisław Zamcze, numerem drugim Cichoń Bartłomiej, trójka Wódznik, piątka Krajewski Wódź. Szanowni Państwo, dziewiąta minuta, pan Wisłoka prowadzi zespołem 1-0, a mamy teraz zespoły z Dębicy Zawodowych z numerem 9, Radomiak Błaszczak.
32 minuta spotkania, wygląda na to, że to jest środki tego zawodnika z numerem 8, Remigiusz Kamila. Yeah.
Muszę pochwalić zespół, bo przyjaźmy po 3 punkty, wychodzimy te 3 punkty. Po uważam całkiem niezłej grze stworzyliśmy sporo sytuacji bramkowych. Nie ukrywam, że bałem się jadąc tutaj, bo chłopaki po tym heroicznym boju w Krakowie naprawdę dużo zdrowia zostawili. Widziałem w poniedziałek, wtorek, że tacy jeszcze nie w 100% doszli do siebie. Dzisiaj też gdzieś im brakowało, stąd te zmiany w drugiej połowie tych kluczowych moich zawodników. Bo na weekendzie kolejny mecz i trzeba chłopaków oszczędzić. Stworzyliśmy dużo sytuacji, z tego trzeba być zadowolonym. 3 punkty, 3 zwycięstwa z rzędu na wyjeździe, bo taki mieliśmy terminarz, także trzeba się z tego bardzo cieszyć. Widać, że jak dużo w piłce nożnej znaczy psychika zawodników i podejście do dnia meczowego. U nas to bardzo siadło. Niemniej jednak tutaj faktycznie Wisłoka, jeżeli chodzi o czysto aspekty piłkarskie, była od nas lepsza. Tam było zawodnicy, których tam trener zdjął, już nie będę mówił nazwisk, ale na przykład Łanucha, no to trzeba powiedzieć dzisiaj, no to jest pan piłkarz, który tutaj robił olbrzymią różnicę. My nie mogliśmy się temu przeciwstawić, chociaż dla mnie bardzo kontrowersyjna sytuacja, jeżeli chodzi o rzut karny, bo to, co trener powiedział, dużo sytuacji stworzyli, ale niemniej jednak ta pierwsza bramka w mojej ocenie no wszystko mógł sędzia podyktować, na pewno się wybroni z tego, bo to było takie, mógł podyktować ruch, mógł podyktować karny, ciężko to mówić. Wygrał zespół lepszy, my będziemy próbowali punktować, no ja chcę podnieść tych chłopaków, żeby pojechali do Radzynia, no i dali z siebie wszystko, żebyśmy mogli sobie po prostu tak najnormalniej w świecie spojrzeć po tej rundzie w twarz. Mówię, to nie była łatwa sytuacja dla całego zespołu, co u nas się dzieje w klubie. No i to jest też moment dla tutaj piłki całej sandomierskiej na refleksję, bo wszyscy wiecie, jak to wszystko jest budowane, ile zmian jest co pół roku. No i tu trzeba troszeczkę stabilizacji, bo po 14-16 zawodników wymieniać po pół roku, to, no to po prostu musiałby być cud. Chyba że się ma takie środki, że to są zawodnicy, którzy od razu z miejsca dają ci jakość. Bo tutaj my mamy zawodników młodych, bo to są zawodnicy, którzy grywali w niższych ligach. Im na pewno trochę potrzeba czasu, jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji. Jedyne co po tej meczu, chciałem podziękować kibicom za doping, bo mimo tego, że przegrywaliśmy, to grupa kibiców nas cały czas wspomagała. Mam nadzieję, że w tych meczach, które zostały, damy im chociaż odrobinę zadowolenia. No i żeby ta Wisła zaczęła płynąć w odpowiednim kierunku, to już trzeba, mówię, głębszych tutaj w klubie i reform i podejścia do wszystkiego, co jest związane z piłką nożną. Dziękuję jeszcze raz, gratuluję trenerowi.